Zapewne wszyscy widzieli tą sytuację w Kanale Plus, gdzie to było dokładnie pokazane. Oczywiście kopnąłem zawodnika Piasta. Była to szamotanina, nie mogłem uwolnić się z jego uścisku. Po prostu straciłem cierpliwość i kopnąłem tego zawodnika. Jest mi bardzo wstyd, że tak się zachowałem, bo to na pewno nie jest godne sportowca. I oczywiście to było bardzo naganne zachowanie, a jednocześnie mam żal do komisji ligi, że w ogóle nie poinformowała mnie ani nie wpłynęło nic takiego do klubu, że ta sprawa będzie rozstrzygana w czwartek. Do czwartku była cisza i dopiero wczoraj wieczorem dowiedziałem się, że komisja obradowała i zapadły takie decyzje. Jestem mocno rozczarowany przede wszystkim zachowaniem Rafała, bo nie powinien się tak zachować, to nie ulega wątpliwości. Natomiast nie ukrywam, że moje wątpliwości budzi cała ta procedura. Nie rozumiem, dlaczego jedni zawodnicy są wzywani na tą komisję ligi, drudzy nie są wzywani, dlatego żeby się bronić. Mam wątpliwości co do wysokości tej kary. Uważam, że jest to bardzo surowa kara. Jeżeli dokładnie się przyjrzymy temu zapisowi, to tak jak Rafał powiedział, Rafał był prowokowany. Pierwsze przepisy przekroczył zawodnik Piasta, czyli dwóch zawodników przekracza przepisy. Dlaczego jeden jest ukarany, a drugi nie? A dla mnie jeszcze bardzo ważną okolicznością w całej tej sytuacji jest to, że Rafał już na boisku przeprosił Michniewicza. Zawodnicy podali sobie ręce, przeprosili się, bo obydwaj walczyli ze sobą i myślę, że to też jest jakaś okoliczność, która powinna być wzięta pod uwagę. Natomiast, tak jak mówię, mam bardzo duże wątpliwości co do całych tej... Dla mnie te procedury są niejasne, jakimi komisja się kieruje i uważam, że jest to bardzo wysoka kara, jaką Rafał otrzymał i ja jestem tym, całą tą sytuacją bardzo mocno rozczarowany. Jeżeli sędzia podjął decyzję do Rafała, że Rafał ma przeprosić, no to na jakiejś podstawie taką decyzję podjął, prawda? Czyli jest to też jakiś symptom, który przemawiał za tym, że sędzia miał jakieś rozeznanie co do sytuacji, co się wydarzyło po prostu. Także dla mnie jest to kolejna taka niejasna okoliczność tej całej sytuacji. Myślę, że nie mielibyśmy tych wątpliwości, gdyby po prostu Rafał miał prawo złożyć pewne wyjaśnienia. Myślę, że wszyscy mamy przede wszystkim tutaj duży niedosyt, że nie dane nam było się w tej sytuacji i w pewnym sensie bronić. Znaczy nie ulega wątpliwości, że jest mnóstwo tego typu zdarzeń w każdej kolejce ligowej. Ja mam tylko nadzieję, że przede wszystkim panowie, którzy tak wnikliwie analizują te wszystkie sytuacje w stacji Kanał Plus, będą po prostu konsekwentni w tym, co robią. I po prostu jeżeli już otwierają taką puszkę Pandory, że będą po prostu to robić konsekwentnie i będą faktycznie przyglądać się każdemu takiemu zdarzeniu, bo ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że mieliśmy kilka takich sytuacji, takich zdarzeń. Pan powiedział o jednym, ja mogę powiedzieć o tym, co się wydarzyło w Białymstoku, jak został Wojtek Łobodziński potraktowany przez Krzysztofa Króla. Po prostu uznaliśmy to, że takie sytuacje się zdarzają i takich sytuacji jest mnóstwo w każdej kolejce. Natomiast dodatkową okolicznością na pewno jest fakt, że dzieje się to w tak ważnym momencie dla nas i doskonale wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważnym zawodnikiem dla nas jest Rafał. Jego nieobecność w Warszawie to jest bardzo duże nasze osłabienie.